Cześć, dzisiaj jesteśmy w warsztacie i będziemy montować komplet osłon do naszego Land Cruisera. Osłony oczywiście naszego partnera firmy Steeler z Sokółki. Zostały wysłane w wersji aluminiowej, więc będą trochę lżejsze niż stalowe, klasyczne. Poukładane tak, jak będą zamontowane. Z przodu osłona drążków kierowniczych, czyli ta zastępująca tę fabryczną osłonę. Później osłona silnika, już tutaj bardziej z tyłu. I na koniec osłona skrzyni biegów i reduktora, czyli zamontowana już tu na samym końcu, o w tym miejscu, żeby osłaniać reduktor i skrzynię biegów. Więc cały ten komplet trafia już do bardzo sfatygowanego podwozia naszej Toyoty. Jak widać, tu już wielokrotnie było otarte, pomimo że ten samochód tak na dobrą sprawę jeszcze nie jeździł w jakimś trudnym terenie. Ta osłona wygląda jakby była już zjedzona przez myszy, a tak naprawdę została wielokrotnie zahaczona gdzieś o podłoże i ona też jest mocno skorodowana, no już sfatygowana, ale to nadal fabryczna osłona, więc trzeba docenić, że w samochodzie, który ma 350 tysięcy kilometrów, no i ponad 10 lat, ta osłona jeszcze się trzyma i jeszcze nadal mimo wszystko spełnia swoją funkcję. Dziś nie jesteśmy w warsztacie zajmującym się tymi osłonami, nie jesteśmy też u Steelera, jesteśmy po prostu w warsztacie samochodowym, gdzie będziemy sami tu z pomocą mechanika montować te osłony, ponieważ to są osłony przeznaczone do tego konkretnego egzemplarza, do tego konkretnego modelu, więc wszystko powinno pasować plug and play, nie powinno być żadnych modyfikacji. Jak widać, firma Steeler przygotowała już kompletne zestawy do montażu, żeby nic nie trzeba było dorabiać, przerabiać, modyfikować. I zobaczymy przy okazji, są też instrukcje, co prawda bardzo proste, krótkie, ale jednak są w języku angielskim i będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście takie osłony bez żadnego większego wysiłku da się zamontować w tym samochodzie, czy jednak coś trzeba będzie ewentualnie dorabiać albo modyfikować. Tak wygląda fabryczna osłona od spodu, czyli od tej części, którą ma chronić. To jest jeszcze takie wytłumienie, jest bardzo fajnie to wymyślone. No ale osłona już jest w stanie agonalnym. A co było pod osłoną? To wygląda tak. Chroni nie tylko drążki, ale też chroni między innymi przewody klimatyzacji. Pierwsza przymiarka. Tutaj już są zamontowane takie taki podwójny kątownik, który ma trzymać osłonę. Będzie przykręcony tutaj do tych otworów. No i ona ładnie tutaj zachodzi też na chłodnicę, więc tu wszystko chroni cały ten przód aż do zderzaka. Jedynym problemem, jaki napotkaliśmy, było zamontowanie tego wspornika, który trzyma ostatnią blachę osłaniającą reduktor i skrzynię biegów. No, instrukcja tego nie pokazała, natomiast trzeba było włożyć te blachy przytrzymujące z gwintem, tak żeby ten wspornik po prostu przymocować do tej poprzeczki. I problem był taki, że te blaszki były niestety odrobinkę za długie, trzeba było je przyciąć, żeby w ogóle weszły w te otwory i mogły poziomo sobie leżeć, żeby można było przyłapać tą śrubą. Po zmontowaniu osłon w całość przystąpiliśmy do montażu już do podwozia i efekt jest następujący. To, co wstępnie można już ocenić, to dwa miejsca, jeśli chodzi o przednią osłonę. Tutaj taki trochę brak zejścia się ze zderzakiem, no ale tutaj mamy spory kąt, więc w razie czego uderzenia, wszelkie uderzenia zostaną przyjęte tutaj na tę część osłony. Ona jest zamontowana na takich wspornikach, więc one też są podatne na odgięcie w razie, gdyby obciążenie było zbyt duże, tak żeby też nie wyrwać tej belki albo jej nie wygiąć, która już idzie pod chłodnicą i do niej między innymi ucha
do holowania są dospawane. Druga część, która może budzić jakieś wątpliwości, to jest to zamontowanie, to zmontowanie właściwie razem osłon. One są na takich klipsach stalowych, śruba tu je ściska i wtedy te osłony razem, one są mocno ściśnięte. No ale tutaj mamy taki próg, no w razie gdyby doszło do jakiegoś uderzenia, to ta część przyjmuje to uderzenie, ale w razie czego tutaj jest dopuszczalny taki niewielki ruch. Mam nadzieję, że to tak ma wyglądać, ponieważ no tak pokazuje instrukcja obsługi. Inaczej tego zamontować się nie da, to znaczy da się to oczywiście zamienić, ale wtedy to wygląda zupełnie niewłaściwie, więc myślę, że to tak powinno być zamontowane. To, co jeszcze różni osłonę Steelera od osłony fabrycznej, to to, że osłona fabryczna tutaj miała takie skrzydełka, tu jeszcze osłaniała troszeczkę bardziej tę część samochodu, czyli tą belkę, tu stabilizator i gumę drążków kierowniczych. Tutaj już tego nie ma. Z przodu wygląda to w ten sposób, więc ona jest po prostu węższa w tym miejscu niż fabryczna. Dalej osłona skrzyni biegów wygląda tak. I tutaj jest już łączenie w ten sposób, że te blachy nachodzą na siebie w sposób dość taki no prawidłowy, można powiedzieć, czyli mamy to takie zejście tej blachy z tej blachy. Tutaj mamy cztery solidne śruby, dziesiątki. To jest zamocowane do tej belki za pomocą tutaj takich płaskowników. O, tutaj płaskowniki i one idą, te śruby, na wylot przez tą belkę. I dalej już ten nasz nieszczęsny wspornik, który nam sprawił trochę problemów, ale ostatecznie doszliśmy do tego, że należy go zamocować do tych dużych otworów. No instrukcja nam niestety niezbyt pomogła. Co prawda no nie znaleźliśmy tam jakichś większych błędów, poza tym, że te blachy, które są tu w środku, w tej belce, są po prostu trochę za krótkie, ale generalnie instrukcja, no chociaż niewiele nam mówiła, to jednak była napisana prawidłowo. Osłona, jak widać, jest bardzo długa, bo idzie od przodu aż tutaj do końca reduktora. Osłania jeszcze reduktor, chociaż reduktor fabrycznie ma taką tutaj drobną osłonkę. No i to, co może budzić znów jakieś nieduże wątpliwości, to to, że to nie jest do niczego zamocowane. To jest kawał elementu około 30, nawet 40 cm, który nie ma żadnego punktu tu wsparcia. Więc no, też nie ma za bardzo do czego przymocować tej części osłony. No więc ona ma taką tendencję takiego sprężynowania. Zobaczymy podczas testów, jak to będzie się spisywało, zwłaszcza podczas cofania, kiedy auto będzie cofać i na przykład zahaczymy tą osłoną o jakiś element, chociaż z drugiej strony no, jest to podgięte, więc powinno się tutaj ześlizgnąć. Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Tutaj przez to zagięcie osłony tu i w tym miejscu, no co prawda mamy chronione podwozie, ale straciliśmy też trochę jeszcze prześwitu, ponieważ tutaj fabrycznie nie było żadnej osłony, więc no, ewentualnie w razie uderzenia o podłoże to przyjmowała to wszystko ta belka. Teraz przyjmuje to ta osłona i osłona no, zabiera sporo, bo około, myślę, nawet do 2 cm prześwitu, więc teraz tym bardziej wymagany już jest lift zawieszenia. No ale jeszcze, tak jak mówię, sprawdzimy tą osłonę podczas testów, pojedziemy sobie w teren i zobaczymy po jazdach, jak ona będzie wyglądać, gdzie będzie przyjmowała uderzenia, jakieś szorowania o podłoże. I to tyle, jeśli chodzi o osłonę Steelera, która już została zamontowana, teraz czeka na testy. Zapraszam do subskrybowania, oglądania naszego kanału, udostępniania naszych materiałów. Cześć! Jeszcze pokażę Wam prześwit pomiędzy osłoną a obudową przedniego mostu. To jest sporo, to jest kilka centymetrów, więc też fajnie, że ta osłona będzie chroniła tę obudowę, no bo nawet jeżeli, nawet gdyby została odgięta w górę, to i tak no, całe uszkodzenie przyjmie osłona, a nie obudowa mostu.